Pullo po Europie, 25 dzisiaj jest, Skoda spakowana, olej jeszcze sprawdzę sobie, oczywiście będzie z trasy relacja krótka, no otwieraj się. A ty jedną ręką, to mi ciężko. Będzie z trasy relacja. O, teraz mnie widać. Będzie z trasy relacja. Gosia tam będzie operatorką prawdopodobnie. Może nic nam ma spokojnie nagrać, bo się w tym daje. To się daje. Tyle trzeba dbać o ten olej w tensji, bo bierze, no ten jeszcze nie wziął nic, widzę. Nawet nie przybyło. A tak się niczego nie ma. Sobie. Dziewczyny na wyjazd. Nawigację trzeba ustawić. Mówię, zleciało te 2 tygodnie, ale ja nie narzekam tego, jeżeli chodzi o pobyt tutaj w Polsce. Mówię, działkowo było. Działkowo, jeziorowo. Jeziorowo, no. Pogoda dosyć fajna. Nie było upałów. Nie było za zimno. Strzaskaliśmy się tak, jak powinno być. Latem. Nie, ja myślę, już ustawiam. Pomyśliło, że jadę z powrotem. Nie, źle. No i co tam jeszcze? Jedyna rzecz, która się nie udała, zamówiłem okulary oczywiście, bo to mówiłem już tutaj, kto obserwuje oczywiście, to tylko subskrybenci moi to obserwują. Zamówiłem okulary i nie doszły. Okazuje się, że soczewka jedna tam jakiejś kontroli jakości nie przeszła, no i pan optyk wysyła mi te okulary. Wysyła mi te okulary, ma mi wysłać okulary na adres holenderski. No, już mam postawione. 822 km mi pokazuje tutaj z Myśliborza. Ta trasa przebiega. Chyba, kurczę, dziwnie trasę pokazuje, ale chyba tak na wyjeździe, jak nie będzie to stanę. I tak powiem wam, że tyle razy, co się najeździłem, to już powinienem chyba jechać na pamięć. Z tym, że jeżeli będą jakieś objazdy, korki, to mi to wszystko się tutaj pokaże. O, jeszcze muszę te włożyć, kurczę. Kamerkę ustawić. No i co tam jeszcze? Wstaliśmy dosyć wcześnie, no ale trzeba, wiadomo, się wyszykować. Godzina jest 7:17, no myślę, że o 9:30 ruszymy. O, jesteśmy w Kostrzyniu nad Odrą. Będziemy wkraczać w rejony niemieckie. Takie tankowanie jeszcze po stronie polskiej. 4:38 litr benzyny, 95. To jest jakieś euro. No. No ciekawe, nie, na pewno mi nie starczy do samej Holandii, a nie szkodzi. A zawsze tu stajemy, jakiś płyn się krzpiło i tak dalej. Dobra, później jakaś tam relacja jeszcze będzie dalsza. 200 km za nami. Podróż zminęła nudno. Nie ma słońca, nie ma deszczu, są chmurki, czas leci fajnie. Liczymy do przebyszczy wypuszczać. Ja już trochę puściłem pierwszego. Powiedz, jak podróż mija? Kruszyna? Krusia? Kruszka? Hej! Zaraz przyjdą dziewczyny. Krusia? Krusia?
Krusia. 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 Nie, ta w ogóle nie jest zainteresowana niczym. Busów dzisiaj bardzo dużo jedzie, zauważyłem. Cisną tam ostro, tam 80 ograniczenia, oni lecą tam lewym stówą, 120. Nie. Chyba mandaty mają wliczone w koszta biletu. Koło Hanoweru jesteśmy, czy Hamburga? Ale nie wiem. Też tam jesteśmy, korek oczywiście się zrobił, gdzieś roboty na drodze. Niby wskakiwało 58 minut opóźnienia. Tutaj się kulamy tak po troszku. Zgodnie z planningiem, tutaj według nawigacji na Google'ach 17.13 powinniśmy być na miejscu, ale przestańcie, mnie normalnie bierze. Już mówię do gości, że wolę jechać przez Holandię tą stówką, ale nie stać w korkach, niż tutaj się bujać z większą prędkością, ale potem kurczę sobie tutaj się kulać praktycznie z prędkością zerową. Dobra, później się jeszcze coś odezwę. Na razie jestem zły. Może wyłączyć. Okazuje się, że tutaj pod tym Hanowerem, jednak nie Hamburgiem, był wypadek. Teraz tutaj skierujemy kamerę, zobaczymy co tam się dzieje. Możesz tutaj zagrywać. Pełno ciężarów, podnośników, to chyba jakiegoś tira stawiają na koła albo w ogóle na złom. Zaraz zobaczymy. Oj, żeśmy zmarnowali około 40 minut. O, jeszcze jeden. Patrzcie, to mnie właśnie, ja to uwielbiam. Do ostatniej chwili cwaniaczek z trąbką w nosie. Do ostatniej chwili złomem pojechał. A tam następny leci, widzę z tyłu już tam Volkswagenem, Passatem z lat chyba 70. Ja już się bawię na drogę. Stawiają szumca. Widzisz? Puszczą. O, leży tam na tym. Ale się szczelił, czy coś? Dwa leżą. Tam zjechał. Nagrywaj. Bo i się tutaj złamał. To nawet się nie pogięły blachy porządnie. Dobra, i teraz nagrywaj mnie, jak przyspieszam. Jadę teraz po autostradzie holenderskiej według tego wskaźnika 100 km na godzinę. Nie? No 101 może nawet. A tutaj na nawigacji jest 94, bo jakąś podgórkę podjeżdża, nie wiem o co chodzi, no ale różnica jest. A teraz tutaj pociągnę do 110. Dobra, niech się tutaj ułoży wszystko. Tu mam 110. A tu jest 101. I o co tu chodzi? No, bo ja nie wiem, tam, że
tych 140 na tym to trochę ciężko mi było wszystko pokazywać, bo strach w oczach i ja miałem, i Gosia miała, i wszyscy dookoła mieli. Bo trzeba było uważać na drogę, bo jeszcze też padał, samochody jechały z prawej, z lewej, z naprzeciwka. Nie, z naprzeciwka nie jechały. Ale ten, tyle mi zostało do domu. Godzina i 27 minut, 140 coś tam, ile, może 2 km, no. Czyli niedużo. I będziemy, później wam jeszcze pokażę na komputerze pokładowym statystyki trasy, ile spaliłem i tak dalej, jaka prędkość była średnia, co tam jeszcze mogę pokazać. Zużycie bieżnika, grubość brudu na felgach, no tam jest takie coś. No dobra, to później wam pokażę. Dobra, jestem pod chatą. Nareszcie godzina 18, no troszeczkę tam 5 minut wcześniej przyjechaliśmy, jeszcze sprawa do załatwienia była, szybka. Teraz sprawdzimy na nawigacji. Na nawigacji na komputerze, co tam się nam wyświetli. Według mnie Skoda bez zarzutów się sprawowało, oprócz tego licznika, ale myślę, że to jakaś pierdółka nieistotna. Parkujemy ładnie pod naszą wiatką piękną, śliczną. Dobra. Ale na razie go nie wyłączam. I mamy tak. Po kolei. Nie, co ja zrobiłem? Nie to! Dobrze, nie skasowałem, matko. 9 godzin 51 minut w samochodzie od tankowania w Kostrzyniu, czyli trzeba dodać jeszcze jakieś pół godziny, czyli 10,5 godziny. No niecałe, 10-20. Dalej. No, temperatura aktualna w Hoherheide 24,5 stopnia Celsjusza. To nie wiem, co to jest, w ogóle tego nie używam. Nie, nic mi się nigdy nie wyświetlało. No nie jadę teraz żadną prędkością, widzę 0 km na godzinę. Średnia prędkość przejazdu od tankowania, mówię, bo zerowałem wtedy licznik, 93 km na godzinę. Największe straty oczywiście w tym korku były, tam się trochę po wiochach jeździło w Niemczech, no i tutaj w Holandii tą stówką, no 103, 104 jechałem według, no tutaj było więcej, bo 110, ale według nawigacji to miałem 104, 105 km na godzinę. Mówię, nie będę dokładał się więcej do komunikacji holenderskiej, wystarczy, że im podatek płacę i kupuję drogie paliwo. W sumie zrobione 920 km od tankowania, 40 z Myśliborza do Kostrzynian, czyli 960 by było. No to już nie patrzymy, bo ja tankowałem w Niemczech do fulla. Średnie zużycie paliwa 6,3 km na 100, litra na 100 km przejechanych. Także chyba nie jest źle, tym bardziej, że tam są górki, góreczki w Deutschlandach, tam troszkę to spalanie jest zawsze większe. Szukałem jeszcze opcji tutaj na tym komputerze pokładowym, opcji liczby zabitych komarów na zderzaku, na każdy centymetr kwadratowy zderzaka, ale nie ma. Nie ma i tu jestem właśnie normalnie zawiedziony tym, że tego nie ma tutaj w tym komputerze. No nic, trzeba będzie coś nad tym pomyśleć. Ja żartuję, obklejony cały zderzak jest, ale dobra. Dobra, czas na odpoczynek, potem film skleję i zostanie wrzucony. Miłej niedzieli wam życzę oczywiście filmiku, żadnego jutro nie będzie, a w poniedziałek niespodzianka, filmik ze szklarni. Na razie, cześć.